Ulica Więckowskiego 34 na Przedmieściu Ławskim we Wrocławiu. To tutaj ma powstać świetlicostołówka dla dzieci i młodzieży z trudnych rodzin. Żeby placówka zaczęła funkcjonować, potrzebne są jednak pieniądze na jej gruntowny remont. Stowarzyszenie Gwardia Pomocy chce wspierać młodzież i dzieci z trudnych rodzin, często dotkniętych ubóstwem, które mieszkają na Przedmieściu Ławskim. Powstał pomysł, żeby stworzyć miejsce, w którym najmłodsi będą mogli spędzić czas wolny i zjeść ciepły posiłek. Będziemy prowadzili różne kursy, różne warsztaty. Taneczne, muzyczne, będziemy tak samo prowadzili warsztaty dla prezenterów muzycznych, plastyczne, fotograficzne i jeszcze dziennikarskie do tego. Także tutaj będzie szeroki wachlarz i mam nadzieję, że większość po prostu młodzieży i dzieci stąd, z tej dzielnicy, na pewno się odnajdą u nas w świetlicy i będą kontynuować przykładowo swoje jakieś zainteresowania, które u nas poznają. Takie dzieci są pozostawione troszeczkę sami sobie. Takie dzieci potrzebują wsparcia i nie tylko wsparcia psychologicznego, ale takiego nawet codziennego w odrabianiu lekcji, w zapytaniu się, w zadaniu prostego pytania, które nie może zadać w domu, bo my tak naprawdę nie wiemy, jakie te sytuacje dzieci mają w domach, więc przynajmniej w takim miejscu, w takiej świetlicy te wsparcie mogą od nas uzyskać. Ale nie tylko od osób, które się angażują, ale od osób, które stricte zajmować się właśnie takim wsparciem będą. Żeby świetlicostołówka mogła zacząć funkcjonować, lokal, w którym będzie się mieścić, musi przejść gruntowny remont, który będzie kosztował 150 tysięcy złotych. Dostaliśmy lokal od miasta, prawda, ale wymaga gruntownego remontu, więc po remoncie, po zakupie tutaj wyposażenia, to będzie, mam nadzieję, że po prostu będą już stali sponsorzy tak samo, będziemy tak samo starali się o dotacje na taki cel właśnie, jak prowadzenie takiej świetlicy. Chcielibyśmy, żeby to otworzyć już przed świętami. Jest to możliwe, wiadomo, przy współpracy ludzi, mieszkańców i ludzi dobrych serca przede wszystkim. Dlatego prowadzona jest zbiórka, w której promocję zaangażował się raper Maskot. Dla Gwardii Pomocy wyremontowanie placówki przy ulicy Więckowskiego jest priorytetowe. Aby dzieciaki mogły korzystać z warsztatów, muszą mieć miejsce, gdzie można je zrealizować. Naszą zbiórkę można znaleźć na stronie zrzutka.pl w wyszukiwarce wpisując Więckowskiego. Echo 24, Oliwia Stasiak.